Halo, halo, witam wszystkich, mam na imię Damian. I chcę wam powiedzieć, że jestem szczęśliwym i wolnym człowiekiem. A stało się to tak, że przeszło 2 lata temu poznałem Boga. Boga, który objawił mi się, który dawniej funkcjonowałem jak każdy inny. Chodziłem na imprezy, chodziłem swoimi drogami, po prostu miałem stery swojego życia, kontrolowałem je cały czas. Do momentu, kiedy zaćpałem się konkretnie. Kiedy byłem naćpany i zacząłem do Boga wołać, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to pomóż mi. Chcę dodać, byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Od masturbacji, od pornografii, od seksu. Wszystkim. To był po prostu grzech. I powiedziałem Bogu, że ja tak nie chcę funkcjonować. I Bóg wszedł do mojego pokoju. Objawił mi się. Pokazał mi cały rozdział mojego starego życia. Jak ja funkcjonowałem. Zacząłem płakać. I powiedziałem, żeby mnie zmienił. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Dotkło mnie to bardzo, że karą za grzech jest śmierć. Ale poznałem Boga wtedy takiego, że On mnie podniósł. On wyciągnął do mnie dłoń przez miłosierdzie. Przez miłosierdzie. On nie wziął jakiegoś bata i nie bił mnie. Nie mówił, że ty jesteś już skończony, nie nadajesz się do niczego. A diabeł tak chciał. Diabeł chciał zrujnować moje życie. To diabeł podsuwał mi podróbki. Imprezy, alkohol, narkotyki, pornografia. Wszystko. Bo to diabeł jest wielką podróbką. Jezus jest drogą. Jezus jest prawdą. Jezus jest życiem. I od tego momentu, kiedy go poznałem 2 lata temu, do mojego życia przyszło życie, prawda. Przyszedł do mnie Bóg. A przede wszystkim dotarło do mnie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. Tak dawniej się paprałem w grzechu. Byłem ślepy. On przyszedł do mnie i powiedział, że on to wszystko wziął na siebie. Po to, abym ja był wolny. Abym ja był wolny, abyście wy byli wolni. Bo takie są realia, że dzisiaj każdy grzeszy, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Zbadajcie sami swoje serca i powiedzcie, czy ja dzisiaj grzeszę, czy ja jestem dzisiaj dobrym człowiekiem. Ja uważam się za dobrego człowieka, ale za to nie pójdę do nieba. Do nieba się idzie z łaski. Tak też mówi Biblia. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. On cały czas żyje. I on żyje dla was. Nie żyje tylko dla mnie. Ja teraz jestem tutaj po to, aby wam przekazać. On sam chce wam przekazać przeze mnie. Bo on z każdym z was chce relacje. Z każdym z was chce relacji. Bo on jest naszym Ojcem. On każdego z nas stworzył na swoje podobieństwo, po to, abyśmy byli czyści, abyśmy byli święci. Bo Jezus 2000 lat temu chodził po ziemi, 33 lata nie zgrzeszył. Co to znaczy? Że On tego samego oczekuje od nas. Bo to jest chrześcijaństwo, a nie jakaś religia. Religia jest kolejną podróbką, którą diabeł nam podsunął. A my, ja sam się w to dałem łapnąć. Łykłem to jak pelikan. A teraz wiem jedno. Że to jest kłamstwo. Że to jest kłamstwo. Jeżeli dziś masz jakąś pustkę w sercu, próbujesz ją czymś innym wypełnić, tą właśnie podróbką, to przyjdź bezpośrednio do Boga, do Jezusa i powiedz, żeby cię uwolnił. On to zrobił ze mną. Doświadczyłem Boga. On mnie zmienił realnie o 180 stopni. Ja dziś stoję, jestem nowym stworzeniem. Narodziłem się z Bożego Ducha. I jest to dar. To jest Boży dar. On to każdemu chce dać. Każdemu. Trzeba tylko przyjść do Boga. Przyjść do Jezusa. I powiedzieć. I wyznać swoimi ustami. I w sercu wiesz, że On jest Panem i Zbawicielem. I że tylko On jest jedynym pośrednikiem. Biblia mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z Nim łączy. I kto jest Nim? Jezus Chrystus. Ja traktuję Słowo Boże poważnie, nie wiem jak wy.
Nie chcę, nie przyjmuję żadnej innej podróbki, bo to jest kłamstwo. Bo gdy tak żyłem i przyjmowałem tą podróbkę, to co? Ginąłem. Czekała mnie śmierć. Śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Bóg pragnie, abyśmy się odwrócili od grzechu. Co to jest upamiętanie? Co to jest upamiętanie? To jest odwrócenie się od grzechu. I porzucenie grzech. Ach, jak ja teraz nie lubię tego. Brzydzę się grzechem, rozumiecie? A dawniej się paprałem jak świnia w tym. Ale tylko Bóg potrafi zmienić. Tylko Bóg. Jeżeli tego sami chcemy. Bo Bóg dał każdemu wolną wolę. Jeżeli chcesz się paprać w grzechu, papraj się. Ale co? Co? Przeżyjesz tu 70 lat? 80? Życzę ci tego z całego mojego serca. Ale co? Gdzie później trafisz? Jak świadomie wiesz, że żyłeś w grzechu, się paprałeś. Sam Bóg powiedział, karą za grzech jest śmierć. I tyle. To jest twoja droga. Ty tą drogę wybierasz. Ty decydujesz. Ale ja wam powiem jedno. Pozdrawiam cię, bracie. Powiem wam jedno. Jezus jest tylko drogą. Jezus jest święty. Bądźcie święci tak, jak ja jestem święty, Jezus powiedział. A ty teraz patrzysz z góry, widzisz, co się dzieje. Sam ogólnie teraz obserwuję młodzież, co się dzieje. Codziennie widzę jakieś nowe gwałty, przedawkowania od narkotyków. Nieletni dzieci kupują alkohol. Co to ma być w ogóle? Coraz gorzej jest. A Bóg chce to zmienić. Ale Bóg nie może sam wejść do naszego życia z butami. Bo Bóg jest dżentelmenem. Bóg jest dżentelmenem. Mówię do was dziś, odwróćcie się od grzechu. Przybliżcie się do Boga. Bo tylko Jezus. Jezus jest cudowny. Dawniej ćpałem, ale dziś Jezus jest dla mnie narkotykiem. Ja Go kocham. To jest naturalny haj. Prosto z nieba. I nie mówię tego tutaj po to, abym się gdzieś wywyższał. To jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich. On z każdym pragnie relacji. Kocham was wszystkich. Amen.